czego trzeba zacząć rzecz. Dlaczego zgubiłem się? Niewiele pamiętam form, fora i rocha. Czuję w sobie uci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca, śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wolność to zew. Lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię. Bohema ostro bawi się. Będą noce, przemijają dnia. Niewiele pamiętam, padam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w swoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wolność to ze. Lecę, bo wciąż kocham cię. Kocham cię. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wolność to zew. Lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię. Zdrowie! Ania Rusowicz! Jako Robert Gawliński. No i kto chciałby z Państwa zabrać? Ja mogę zacząć. Proszę. Czy mi się wydaje, czy ty spośród całej ekipy tej edycji najczęściej jako kobieta trafiałaś męskie role? Słuchaj, może to coś już... Coś w tym jest. Może pasta męskich wcieleń już na Robercie Gawlińskim się zakończy. Ale oby. Co nie zmienia faktu, że w rolach męskich naprawdę świetnie sobie dajesz radę. I może przez moment... Mielibyśmy wrażenie, że Ania śpiewając bardzo fajnie, naśladując manierę śpiewania Roberta Gawlińskiego, brzmiała dość mocno jako kobieta. Właśnie nie do końca. Jak ktoś ma wątpliwości, warto sobie teraz od razu na szybko posłuchać tej piosenki w wykonaniu Roberta. Naprawdę jego wokal jest bardzo wysoki, bardzo jasny. Jeżeli ktoś nie wiedziałby, że to śpiewa wokalista mężczyzna, mógłby pomyśleć, że to jest mocnym głosem śpiewająca kobieta, bo w na tyle wysokim rejestrze Robert śpiewa. Krzysztof? Ja się zgadzam z Kasią, tylko uważam, że w kantach nie było najpiękniej, bo tam to było trochę przerysowane. Natomiast w refrenach już było bardzo, bardzo fajnie, bo w refrenie Ania miała już swój głos, swoim głosem jechała, więc tutaj było zupełnie inaczej. Ogólnie, że wiemy, co to znaczy, prawda, udawać mężczyznę albo kobietę, to w zależności od potrzeb. Także ja się zaczęłam przyzwyczaić. To się a wiesz, wszystko no, będzie dla mnie po prostu jesteś Ireną Santor i tego już nic nie zostanę nie, Ireną. To absolutnie. To ciekawe, jak każdy z nas jednak inaczej słyszy. Ja akurat głos Roberta z tego okresu pamiętam bardzo dobrze, bo to był jeszcze czas, w którym się w nim podkochiwałam. Co ciekawe, mam wrażenie, że brzmiałaś ciemniej niż Robert i najbardziej przypominałaś go w tych momentach, kiedy miałaś wyższe dźwięki na długich samogłoskach. No ale jednak, wiesz, no dla mnie zostaniesz Ireną Santor. Tak było pięknie być Ireną Santor, naprawdę. Ale ja jestem przekonany, słuchajcie, no nie możemy myśleć, że dla mnie jesteś Ireną Santor i koniec. Zobaczymy, może w końcu jeszcze no będzie... No do tej pory, wiesz, jeszcze program się toczy, a no ty masz niebywały talent i jesteś bardzo utalentowana ja to też chciałem wokalnie. No ale to ona już to wie, ale trzeba artyście powiedzieć.
Michał. Ja chciałem właśnie powiedzieć, żebyś przede wszystkim była Anią Rusowicz i nie była Ireną Santor, bo Irena Santor już jest. Tak. Generalnie Ania Rusowicz jest wielką postacią na polskiej scenie. Bardzo i jest miło. O tym pamiętaj. Dziękujemy, Michał. To nie był oczywiście do końca Robert, ale wybroniłaś się z tego. Nie zrobiłaś z tego pastiżu, co najważniejsze. Wiesz, Robert Gawliński, no, przynajmniej dla mnie, należy do tych wielkich typu Krzysztof Cugowski, którzy są po prostu bardzo trudni do zrobienia. Więc ode mnie będzie wysoko dzisiaj. Gracias, gracias. Bardzo jest mi miło.